Witajcie, Rafał z tej strony. Wiele osób zadawało mi pytanie, jak przegrywać zdjęcia i filmy na kartę pamięci, która jest umieszczona w tej aparaturze nowej DJI RC i jak gospodarować sobie wzajemnie, na przykład z telefonem, plikami takimi jak filmy czy zdjęcia, w jaki sposób to zrobić. Więc teraz jesteśmy połączeni, dron z kontrolerem DJI RC i spróbujmy przegrać na kartę pamięci, którą mam w środku, na początku zdjęcia. Jest tutaj plik AEB. Patrzymy sobie, tutaj mamy 5 plików AEB i jest od razu podgląd Low Res Preview. I żeby przegrać to na kartę pamięci, tutaj po prawej stronie na dole mamy strzałkę. W tym momencie już nie ma tego Low Res Preview i jesteśmy w stanie bezpośrednio przegrać. Jest też informacja, jakie to są pliki, kiedy zostały wykonane, jakim dronem, w jakiej rozdzielczości i przy jakich parametrach ISO, a także przysłona i ile zdjęć, w jakim formacie. To mamy do dyspozycji. Co by się stało w takim razie, gdybyśmy chcieli spróbować przegrać film? To jest 9 sekund filmu, czyli krótki, bardzo krótki film. To jest to widać. Spróbujmy pauzę zrobić. I teraz mamy informację, że pliki o rozdzielczości wyższej niż Full HD, czyli 1080, muszą być inaczej przegrywane i one nie będą przegrane tutaj na DJI RC, czyli możemy sobie przegrać na przykład na telefon. Niestety on nie wspomaga plików większych niż Full HD. Więc to, co zrobimy w tym momencie, to wyłączymy sobie DJI RC. Najpierw wyłączymy drona. Teraz wyłączymy naszą aparaturę. Teraz włączymy drona. Włączymy iPada, włączamy aplikację DJI Fly i tu po prawej stronie na dole pojawia nam się komunikat Switch to Quick Transfer Mode, czyli przełącz na tryb Quick Transfer. Switch, przełączam teraz, powinniśmy się połączyć z siecią, on się łączy poprzez Wi-Fi. Musimy poczekać chwilę. View Album. I w tym momencie mamy już połączenie nawiązane pomiędzy dronem a urządzeniem mobilnym i widać, że ten nasz plik 9-sekundowy, który mieliśmy tutaj, możemy ściągnąć sobie na pamięć albo aplikację, album aplikacji, albo album telefonu. Zwykle na album telefonu wystarczy, ale możemy to zrobić też na album aplikacji DJI Fly. Tu jest kółeczko postępu na dole, po prawej stronie i w tym momencie, jeżeli przejdziemy sobie do moich zdjęć, w iPadzie to widzimy, że jest ten plik przegrany i mam go do dyspozycji bez włączania kontrolera. To są takie możliwości. Trzeba pamiętać o tym, żeby karta pamięci była w urządzeniu mobilnym, jeżeli chcemy przegrać sobie zdjęcia i przeglądać je później, bo jest to jak najbardziej możliwe, a także o tym, że tutaj poprzez Wi-Fi trzeba oczywiście włączyć Wi-Fi, jesteśmy w stanie takie zdjęcia czy filmy sobie przegrać na urządzenie mobilne. Teraz chciałem zrobić jeszcze jedną próbę. Wyłączyłem w tym momencie zarówno drona, jak i iPada. Włączymy nasze urządzenie mobilne, czyli kontroler DJI RC. Przechodzimy do albumu. Przechodzimy do albumu aplikacji i tutaj są te zdjęcia, które przed chwilą zgraliśmy, czyli jest możliwość taka, żeby przeglądać zdjęcia bez włączenia drona. W tym momencie oszczędzamy akumulator samego drona, dron nam się nie przegrzewa i możemy sobie zdjęcia przejrzeć bezpośrednio z samego kontrolera, który ma czas pracy też długi, bo 4 godziny. I to jest taki sposób na gospodarowanie plików bez wyciągania karty pamięci, bo oczywiście możemy też pójść dalej, użyć komputera stacjonarnego i wyciągnąć kartę pamięci z tego urządzenia, czyli z drona, i przegrać sobie bezpośrednio na to. Ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wycieczce bez komputera stacjonarnego i to są te rozwiązania, które można zastosować i to działa dość fajnie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania związane z kontrolerem DJI RC, z dronem DJI Mini 3 Pro, czy też z urządzeniem mobilnym i tego typu konfiguracją, dajcie znać w komentarzu. Przy okazji chciałbym oczywiście wspomnieć o tym, że mamy otwarty warsztat produktowy z DJI Mini 3 Pro. On się cieszy dużym powodzeniem, jest tam szereg ciekawych zagadnień, m.in. tego typu tutoriale, jak dzisiaj zobaczyliście. Szereg rzeczy można sobie podejrzeć, napisać też sugestie, jeżeli chodzi o treści. Ja na bieżąco dogrywam też treści i publikuję kolejne lekcje w tym warsztacie. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć!